Tam jest ogromna dziura, chaos, okropnie się na to patrzy. Tak na Twitterze skomentowano wczorajszy występ FC Barcelony w finale Superpucharu, która to została upokorzona przez Real Madryt. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Remis na Old Trafford i piękna bramka Rasmusa Højlunda. Aston Villa mogła być współliderem Premier League, ale zmarnowała okazję. Kolejny świetny mecz Sebastiana Szymańskiego. AC Milan lepszy od AS Romy. Przemysław Frankowski zmarnował rzut karny i Paris Saint-Germain ograło RC Lens. Natomiast Girona straciła punkty z ostatnią drużyną w tabeli. Najważniejszym spotkaniem wczorajszego dnia była rzecz jasna rywalizacja FC Barcelony z Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Zgodnie z przewidywaniami faworyci tego meczu, czyli Real Madryt, nie zawiedli i pewnie pokonali Dumę Katalonii 4-1. Zdobywanie bramek rozpoczął Vinicius w 7 minucie spotkania, którego celebrował, jak to robi Cristiano Ronaldo, mając na plecach właśnie legendarny numer Portugalczyka, czyli 7. No i co w tym najlepsze, to działo się to na obecnym stadionie, na którym występuje CR7. Dokładnie tak, bo właśnie na Al Awal Park, czyli na stadionie Al Nasr, rozgrywany był ten finał. Wracając do meczu, to po chwili Vini na koncie miał już drugie trafienie. Przy kontrataku asystował mu Rodrigo. W minucie 33 sygnał do odrabiania strat i gola kontaktowego dał Robert Lewandowski. Polak przymierzył z linii pola karnego, uderzył z woleja i zaskoczył rywali. Jednak to była jedyna bramka FC Barcelony w tym meczu. Nim zakończyła się pierwsza połowa spotkania, to Vini skompletował hat-tricka, zdobywając bramkę z 11 metrów. Po zmianie stron trafiał już tylko Real Madryt, a dokładnie do asysty gola dorzucił Rodrigo i ustanowił wynik tej rywalizacji na wspomniane 4-1. Ponadto to FC Barcelona mecz kończyła w 10, gdyż kolejną żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną obejrzał Ronald Araujo. Taka na przykład była reakcja Viniciusa, gdy dowiedział się, że rywal opuszcza boisko, a potem pokazywał ławce Barcelony, bo może nie wiedzieli, jaki jest wynik, że na pewno to Real Madryt prowadzi 4-1. No już tam nawet pod sam koniec dochodziło do przepychanek, ale na tym się zakończyło. Podczas celebracji Jude Bellingham poprosił jednego z kibiców o transparent, który przyniósł na ten mecz, a potem chodzili z nim po boisku świętować. To na przykład ciekawa fotografia Luki Modricza z Arda Gullerem, których dzieli 20 lat. Gdy Arda się urodził, to Luka grał dla Dinama Zagrzeb. Mam dla Was jeszcze kilka innych ciekawostek i na przykład Robert Lewandowski, zdobywając gola, stał się najstarszym zdobywcą bramki dla FC Barcelony w El Clasico. Lewy zrobił to mając 35 lat i 146 dni. Wielkie powody do zadowolenia i radości może mieć Carlo Ancelotti. Trener królewskich zdobył dla tego klubu już 11 trofeów i tym samym zrównał się z Zinedinem Zidanem. Co może także zaskakiwać, to w szczególności słowa Xaviego po tym meczu, który powiedział, że to Barcelona zdominowała ten mecz, a Real go wygrał dzięki kontratakom. No, nie będę tego komentował, pozostawiam to Wam. Co Wy o tym uważacie? Napiszcie na dole w komentarzu. Remisem zakończyła się wczorajsza rywalizacja pomiędzy Manchesterem United a Tottenhamem. Zdobywanie bramek w trzeciej minucie rywalizacji rozpoczął Rasmus Højlund, który zdobył przepiękną bramkę, trafiając pod samą poprzeczkę. Czerwone Diabły prowadziły po pierwszej połowie, ale tego korzystnego rezultatu nie udało się utrzymać po zmianie stron. Gdyż to za sprawą Bentancura Tottenham doprowadził do remisu. Przy tej bramce asystował mu nowy nabytek, czyli Timo Werner. Rywalizacja zakończyła się remisem po 2, a drugiego gola po stronie Manchesteru zdobył Marcus Rashford, dla którego było to pierwsze trafienie na Old Trafford od maja ubiegłego roku. Nieco wcześniej odbyła się rywalizacja pomiędzy Evertonem a Aston Villą, zakończona bezbramkowym remisem. Goście mają czego żałować, ponieważ wygrana w tym meczu pozwoliłaby im skoczyć na pozycję lidera Premier League. Znaczy, dokładnie mieliby tyle samo punktów, co Liverpool. Tam zasiadaliby co najmniej do 21 stycznia, gdyż dopiero wtedy Liverpool rozegra swój mecz w ramach 21 kolejki. Obecnie na prowadzeniu mamy The Reds, który ma 2 punkty przewagi nad obywatelami. Dalej wspomniana Aston Villa, Arsenal, Tottenham oraz West Ham United. Asysta Sebastiana Szymańskiego i trafienie Kaveciego dały wczoraj Fenerbahce zwycięstwo i 3 punkty do ligowego dorobku. Polak w 81 minucie dograł piłkę w pole karne na głowę klubowego kolegi, który pokonał bramkarza rywali. Sebastian Szymański naprawdę świetnie radzi sobie w tym sezonie, no i kto wie, być może już niebawem, na przykład w letnim okienku transferowym, dojdzie do zmiany klubu, co jest chyba dość prawdopodobne. Tylko w tym sezonie na 32 rozegrane spotkania zdobył aż 12 goli
i 14 razy asystował. Są to liczby, które muszą zwracać uwagę innych klubów, więc i transferu możemy się spodziewać. Nawet pomimo tego, że jego umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. W tym momencie portal Transfermarkt wycenia Szymańskiego na 20 milionów euro. We włoskiej Serie A znów możemy powiedzieć o dobrym meczu Polaka, tym razem Mateusza Wieteski. To on w minucie 69 idealnie przyjął piłkę, oddał uderzenie, piłka trafiła w rywala i tak padła zwycięska bramka. Dzięki Polakowi Cagliari pokonało Bolonię 2-1. Natomiast AC Milan pokonał AS Rome 3-1. Dość szybko, bo już po 11 minutach prowadzili. Na 2-0 trafił Olivier Giroud. Jednak zdecydowanie ozdobą tego meczu było trafienie z drugiej połowy spotkania Teo Hernandeza. Piłka po piekielnie mocnym uderzeniu odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Gola po stronie piłkarzy prowadzonych przez José Mourinho zdobył Paredes, który wykorzystał rzut karny. Portugalski trener nie postawił od pierwszej minuty na Nicole Zalewskiego i do boju zamiast niego posłał Spinazzolę, jednak Polak i tak pojawił się na ostatnie 10 minut rywalizacji. Przemysław Frankowski nie wykorzystał rzutu karnego, a jego RC Lens przegrało z Paris Saint-Germain. Wczorajsza rywalizacja znanych francuskich drużyn zakończyła się zwycięstwem gości 2-0. Jednak jesteśmy przekonani, że ten mecz mógł potoczyć się w zupełności inaczej. W 7 minucie meczu Przemysław Frankowski miał idealną okazję na wyprowadzenie swojej ekipy na prowadzenie, ale niestety pomylił się z 11 metrów. No może nie tyle co się pomylił, bo w światło bramki trafił, ale uderzył w sam środek, a nigdzie nie ruszył się Gigi Donnarumma. Oczywiście szkoda tej sytuacji, ale pamiętajcie, nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Jak to się mówi, sytuacje niewykorzystane lubią się mścić i tak po pół godziny gry Barcola dał prowadzenie Paris Saint-Germain, a w samej końcówce po asyście Dembele wynik meczu ustanowił Kylian Mbappé. Należy też podkreślić, że gospodarze od końcówki pierwszej połowy musieli radzić sobie w dziesiątkę. Objawienie tego sezonu La Ligi, czyli Girona, zaliczyła wpadkę. Ligowa rywalizacja zakończyła się zaledwie bezbramkowym remisem i do tego to faworyci mecz kończyli w 10. Taki wynik boli, tym bardziej, że Almeria zajmuje ostatnią pozycję w tabeli. Jak na razie na swoim koncie zgromadzili zaledwie 6 punktów. Problemów z wygraniem swojego meczu nie miała Valencia, która Cadiz ograła aż 4-1. W tym momencie na prowadzeniu Girona, jednak z oczywistych względów ma o jeden mecz rozegrany więcej niż Real Madryt, niżej Athletic Bilbao, FC Barcelona oraz Atletico Madryt. W Pucharze Narodów Afryki odbyły się 3 spotkania. Nigeria niespodziewanie zremisowała z Gwineą Równikową po 1. Bramkę zdobył Victor Osimhen, a po stronie gości trafił Iwan Salvador, na co dzień występujący w Miedzi Legnica. Egipt także niespodziewanie odnotował wpadkę, remisując po 2 z Mozambikiem, a Ghana położyła mecz po całości. Przegrali z Wyspami Zielonego Przylądka 2-1. Natomiast w Pucharze Azji Zjednoczone Emiraty Arabskie ograły 3-1 Hongkong, Iran pokonał Palestynę 4-1, a Japonia Wietnam 4-2. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Pucharze Narodów Afryki Senegal zagra z Gambią, Kamerun podejmie Gwineę, natomiast Algieria zagra z Angolą. W Pucharze Azji Korea Południowa zagra z Bahrajnem, Indonezja z Irakiem, a Malezja z Jordanią. Natomiast o 20:45 we włoskiej lidze Atalanta podejmie Frosinone. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, jeżeli tylko doceniacie moją pracę i z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego. Będzie mi po prostu bardzo miło. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, gdzie mówiliśmy m.in. o możliwym transferze Karima Benzemy do Paris Saint-Germain. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!